Proszę Państwa, do zakończenia meczu pomiędzy Stroną Żary a Kuzia Stalowa Wola pozostało już 3 minuty. 67-55 prowadzi Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola. Chodzi się na tym turnieju Kuźnia Stalowa wzmocniona dwoma zawodnikami z kadet Biała Podlaska. Janik i ten drugi 18 i 17. Na pewno jest to dosyć spore wzmocnienie. Gdyby ich nie było, podejrzewam, że ten mecz by był bardziej wyrównany. Także nie można teraz tego wyniku brać pod uwagę na ćwierćfinały, bo Kuźnia jest dwoma zawodnikami wzmocniona z Lublina i to z mocnymi zawodnikami. Gdyby ich nie było, 18 i 17 są w Lublinie. Nie moja, czemu moja? Trzymaj, przytrzymaj. Nie tak. To jak? Tu na dół ciągnij. Białą ciągnij na dół. Na 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 na, Chromik Żary, to finały. Na 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 na. Chromik Żary, to finały. Gramy basket. Chodź. Co bierzesz? 15 rzeczy dla mnie, wziąłem jedną. A dla ciebie? Ja wziąłem 3. To będzie. Po meczu wam wydam, dobra? Poczekaj, poczekaj. No to poczekaj. Chromik Żary. Góra, góra. Wchodził numer 8. Który ty Rosik prowadzisz w rynku? Proszę? Rosik, który prowadzisz? A 2-3 kto prowadzisz? A że do Rudy Śląskiej nie chciał przyjechać do mnie? No na dzień dziecka w maju. Jaki turniej? To jest na stronie cały czas. Bliżej, bliżej, dobra, bliżej! Jeszcze, Dawid! Ale jak on... Nacisz, nacisz, ręce! Ja! Masy. Nowoczesna, proszę. W Chinach rzut w połowie się liczy za 7 punktów. Ładna trójeczka. Super. Naciskaj! Naciskaj! Piwa! Brawo! Ja, pas, pas! I co podali ci? Pisałeś? Nie chciał podać jeszcze. Jeźdź, 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 pas! Biegaj, Kacper! Paweł!
Koniec spotkania. Kuźnia wygrywa z Chromikiem 73-62.